Pielgrzymi ze strumienia Głubczyckiego są naszymi gośćmi. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. I Panie Krzysztofie, zaczynamy od Pana. Ponad 20 razy pielgrzymuje Pan na Górę Świętej, ponad 20 razy pielgrzymuje Pan na Jasną Górę. Jak to się zaczęło? Bo tym pielgrzymkowym bakcylem zaraził Pan rodzinę. Rozpocząłem swoje pielgrzymowanie z grupą raciborską. Głubczyce jeszcze wtedy nie chodziły na Jasną Górę. Następnie w momencie, kiedy w Branicach zorganizowano wyjście pielgrzymek, Piątka Zielona, świętej pamięci ksiądz Szwarc z Miasteczka Miłosierdzia, pielgrzymowałem na Jasną Górę z Branicami. Pierwsza pielgrzymka kierowała się w innym kierunku, na Baborów pierwszy nocleg był, a kolejne lata już kierowała się do Głubczyc i razem z grupą głubczycką pielgrzymowaliśmy razem, jedna grupa za drugą, na Jasną Górę. Po kilku latach zaprzestała pielgrzymować akurat Piątka Zielona. Wtedy pielgrzymowałem z Piątką Pomarańczową. Był pewien okres, że miałem przerwę w pielgrzymowaniu. Ślub, rodziły się dzieci, obowiązki, praca. Teraz ponownie rozpocząłem swoje pielgrzymowanie wraz z żoną. Nie zawsze całą pielgrzymkę. Córki już pielgrzymują również. Niekiedy część pielgrzymki, niekiedy całą pielgrzymkę. No ja muszę się zmobilizować, zawsze całą pielgrzymkę muszę iść, bo kieruję ruchem, jestem porządkowym, dlatego muszę cały czas być. To skorzystam z okazji, Panie Krzysztofie, jeżeli jest Pan porządkowym, i zapytam, jakie zasady ruchu drogowego powinny towarzyszyć zarówno pielgrzymom, jak i kierowcom, którzy Was mijają? Ja przytrzymam. Najważniejsza jest ostrożność, uwaga. Oczy naokoło głowy, bo nie każdy kierowca nawet jest doświadczony. Trzeba zawsze patrzeć, obserwować, że tak powiem, w oczy patrzeć kierowcy, co on zrobi, jak zareaguje na moje akurat sygnały, które do niego akurat wysyłam, czy lizakiem, czy rękami. No miałem taki przypadek, że akurat potrącono mnie jako osobę kierującą ruchem w okolicach Góry Świętej Anny. Ale na szczęście nic się nie stało. Krótka rehabilitacja po pielgrzymce i wszystko ok. Jak możemy uwrażliwić kierowców na sytuacje, gdy spotykają grupę pielgrzymów na drodze? Czy w ogóle można mówić o jakimś uwrażliwieniu? Czy tutaj po prostu zdrowy rozsądek, noga z gazu i ostrożność i słuchanie poleceń porządkowych? Podstawa to zmniejszenie prędkości, obserwowanie grupy. Czasami bywa tak, w dawnych czasach było tak, że kabel był tym ogranicznikiem lub sznurek się niosło, nikt nie wyszedł poza grupę na środek jezdni. Teraz nie ma tego kabla i tutaj no, każdy pielgrzym może się zachwiać, stracić równowagę. Czasami gdzieś jakieś potknięcie, czasami dziecko wyskoczy, dlatego kierowcy muszą szczególnie uważać. Ja akurat jestem porządkowym na początku grupy. Wychodzę naprzeciw grupy dużo wcześniej i swoimi poleceniami wyhamowuję prędkość kierowców, czyli ręką gestykuluję, żeby wyhamowali prędkość, zwolnili. No przeważnie reagują i zwalniają przy grupie. Jest ta prędkość na minimalnym poziomie. Życzymy wszystkim pielgrzymom bezpiecznego dotarcia do celu, kierowcom właśnie tej rozwagi przy mijaniu pielgrzymki. A teraz przenoszę się do naszego gościa, Natalii Kozłowskiej. Dla niej to siódma pielgrzymka, ale wydaje mi się, że z racji tego, że chociażby jesteś harcerską, to doświadczenie w wędrowaniu masz. Tak, już jestem dość wprawiona i idzie mi no gładko, bo na razie nie czuję zmęczenia. To jest już moja siódma pielgrzymka. Ja zaczęłam po trzeciej klasie podstawówki. Miałam rok przerwy z powodu kontuzji, ale kontynuuję tą tradycję i nie mam zamiaru ustępować. Dlaczego w tak młodym wieku cieszysz się, że idziesz na pielgrzymkę? To znaczy, chodzi mi o to, że inni twoi rówieśnicy spędzają ten czas trochę inaczej. Może nie chcą iść na tę pielgrzymkę, nie chce im się, wolą siedzieć w domu, a ty jednak podejmujesz ten trud.
Pielgrzymka to jest też pewien rodzaj rekolekcji i w ten sposób mogę pogłębiać swoją wiarę i czuję mocno obecność Boga tutaj w innych ludziach. Czuję tę atmosferę i jestem szczęśliwa, że mogę kolejny raz uczestniczyć w pielgrzymce. Koledzy, koleżanki proszą Ciebie, żebyś szła w ich intencji? Może nie koledzy, ale rodzina, też starsi znajomi. Oprócz tego, że jesteś harcerką, jesteś też Marianką. Czy to w jakiś sposób pomaga Tobie w wędrówce na Jasną Górę? Myślę, że tak. Wielokrotnie też z Mariankami przyjeżdżamy tutaj na Górę Świętej Anny na taką naszą pielgrzymkę. No nie jest to pielgrzymka piesza, ale też przeżywamy wszystko tak samo i chodzi o to, żeby połączyć się z Bogiem na modlitwie. Jak traktujesz to wejście na Jasną Górę? Czy to jest dla Ciebie najweselszy, najradośniejszy moment tej pielgrzymki? Myślę, że tak. Już kiedy zbliżamy się do Jasnej Góry, czujemy taką radość, że się udało, że będziemy mogli odpocząć, ale myślę, że najbardziej, że zrobiliśmy to dla Boga i z Bogiem. To jest najweselszy, najradośniejszy moment, a najtrudniejszy? No ciężko stwierdzić. Myślę, że w środę mamy taki dłuższy odcinek i wtedy jest taki moment, kiedy może można poczuć taki kryzys. Oby ten kryzys w środę nie nadszedł, trzymamy za to kciuki, a gośćmi w studiu była Natalia Kozłowska i Krzysztof Głowiszyn. Dziękujemy bardzo.